Kurczę, znowu, kiedy oni się odwalą ode mnie. O, cześć, to... Wy myśleliście, że ja z szafy wyjdę. Tak w ogóle to ściema, ja nazywam się James i niestety znowu mnie gdzieś wysyłają. Dostałem telefon, że muszę iść do kibla. Więc ten odcinek prowadzi Profesor Karton. Mam nadzieję, że was nie zanudzi. To trzymajcie się. Witam z tej strony Profesor Karton i znowu Bames się zamknął, więc mogę coś nagrać. Nie pytajcie, na to zużyłem taśmę klejącą. A więc nagrałem kiedyś przepis na szczęście, ale pewne chucherka zaczęły mi mówić, że to za dużo mięsa było i pytały się, czy nagram przepis na szczęście po wygońsku. No i pomyślałem sobie, siedząc na klupie, że nawet ciekawy follow-up by wyszł. Trzymajcie siedzenia oraz muszle klozetowe, żeby nie wybuchnęły. Aczkowąż będzie to drugi przepis na szczęście. Zobaczymy, czy uda nam się ugotować szczęście bez kiełbasy. Siemanko, witam w moim kiblu. Tutaj Profesor Karton i znowu zrobimy sobie przepis na szczęście, ale tym razem po wegańsku. A więc... musimy wziąć sobie garnek i założyć sobie na łeb i zrobić selfiacza. Kukaracza, robię selfiacza. A potem znowu wziąć go i nalać do niego wody. Teraz rozpalamy łukiń i czekamy, aż woda nam się wkurwi. Normalnie bym włożył kiełbasy, ale kiełbasy nie są wegańskie, więc musimy gotować samą wodę i bierzemy chleb. Tu mamy chleb, dobry chleb, leżeć i masło. Ale ponieważ masło nie jest wegańskie, nie możemy użyć masła, więc spierdalaj masło i w taki oto sposób mamy chleb bez masła. Więc tak w ogóle po co nam ten chleb? Patrzcie, po ostatnim razie ta woda jest taka spokojna. Kiedyś się wpieniała ostro, nie wiadomo o co, była wkurwiona, pijana była w fale, prawie tsunami w garnku, jakiego teraz założy na głowę, a teraz taka spokojna. Taka spokojna, jak łydka na oceanie. Nie podaruję wam żartu z waleniem kloca. Ludzie od Minecrafta, naprawdę nie podaruję wam tego żartu. Ty patrzcie, jaka fajna zabawa. To świeci i jest ciepło. Ciekawe co będzie, jak włożę tam rękę. Najlepiej nie moją. To ta woda spała. Halo. Kurwiliście wodę, obudziliście ją, tak nie można z wyrole jedne. I jak widzimy, mamy jeszcze tutaj chleb, a woda już nam się gotuje i eksperyment się nie powiódł, ponieważ nie ma szczęścia, nie ma kiełbasy. Ale zawsze tutaj jest promyczek szczęścia, ponieważ mamy cappuccino, jednego prawilnego Konrada cappuccina i można z tej wody zrobić cappuccino. Wróciłem i jak widzimy, eksperyment się nie powiódł. Wygląda na to, że nie ma szczęścia bez kiełbasy. Więc jak ten chcecie kiełbasy, to dajcie mnie subasy. A ja się teraz oddalę i sobie zapalę. Błona apetyt. Papryka, papryki, papryczki, papryczki.